Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj ostatni element serii mała fotowoltaika 12V, czyli największy układ w tym układzie 12V z najmocniejszym regulatorem 60A. I tak na starcie oczywiście mówię, to co ja tutaj sobie tworzę możecie sobie kopiować ile chcecie i dowoli, ale na własną odpowiedzialność. Ja nie biorę odpowiedzialności, jeśli jakaś wam się krzywda w tym temacie stanie. Drugi temat jest taki, że zapraszam zawsze do komentarzy, bo tam wiele osób komentuje właśnie, że to jest źle, tamto jest źle, nie taki bezpiecznik. I zapraszam właśnie do pytania w komentarzach tych osób, jaki akurat bezpiecznik, bo ja tutaj się też na wszystkim nie znam. Cały czas się uczę i też popełniam wiele błędów z instalacji na instalację. Mam nadzieję, że coraz mniej. I dodatkowo też oczywiście dziękuję za kawy, które co miesiąc robię podsumowanie właśnie, ile tam tych kaw padło. Jak na razie stoimy z kawami w miejscu. I co? Lecimy, słuchajcie, z tematem dalej. Także mała fotowoltaika, 12V, 60A. Zaraz wam pokażę tam obok instalację 1300W, dlatego że regulator obsługuje już 150V z paneli, czyli możemy śmiało nawet 450W panele podpiąć. U mnie są 435W panele. W układzie właśnie tak mamy regulator 60A, MPPT 12, 24, 36, 48V. On obsługuje właśnie bardzo fajnie wszystko. Za chwilę podejdę bliżej to wszystko. Do takiego układu już pasuje mieć przynajmniej 12V 200Ah albo w dwóch bateriach po 100Ah, albo jedną 200Ah, jak wam tam, słuchajcie, pasuje. Przetwornica jednak według mnie 2000W na 12V wystarczająca, bo ten układ niestety to jest jak dla mnie porażka. Duże straty, duże prądy, a mało co możemy z tego wszystkiego uzyskać. Dobra, słuchajcie, podejdźmy bliżej do tego tematu po kolei. O, przepraszam za podciąganie, ale niestety coś się ostatnio zakatarzyłem i tak jak mówiłem, trzy panele spięte szeregowo. Tutaj mamy 1300W z paneli, przewody 4 mm, bez żadnego problemu możecie ciągnąć. Zabezpieczenie mam 16A takie, ja to bardziej jako rozłącznik traktuję. Od paneli za dużo się krzywda jakoś nie powinna temu wszystkiemu dziać. Tutaj macie jak to wygląda połączenie szeregowe, czyli wolty nam rosną, a ampery zostają na tym samym poziomie. Przy równoległym jest na odwrót, wolty zostają na tym samym poziomie, a wtedy ampery nam rosną i trzeba właśnie z takimi rozdzielaczami kombinować różne inne rzeczy, co oczywiście w poprzednich filmach jest, także zapraszam do playlisty. Wszystko w opisie filmu będziecie mieli. I tak, od bezpiecznika lecimy. Też mogą być śmiało przewody 4 mm², bo tutaj 14A wam popłynie maksymalnie, czyli one bez problemu to ogarną. Wchodzimy do regulatora, tym razem to jest Litime 60A. Regulator, który tak jak mówiłem obsługuje bardzo duży zakres. Będzie coś widać. Linki będą oczywiście w opisie do tego wszystkiego. I tak, z regulatora jak macie możliwość tylko i wyłącznie, jak się tylko uda, upchać 25 tutaj dajcie. Ja mam 16 mm². I też w opisie filmu będzie film, jak to niestety wszystko tutaj pod 50 stopni podchodzi. Jeśli leci 60A jednym ciągiem, regulator nawet fajnie sobie radzi, do 45 się tylko nagrzewa. Jednak ten radiator i większy po prostu on jest od tego ostatniego, robi robotę, także bardzo fajnie. Czyli schodzimy sobie przewodami minimum 16 mm². Ja tutaj dałem bezpiecznik 100A, który bardzo fajnie się tutaj w tym układzie, słuchajcie, spisuje. I minusem lecimy sobie standardowo, normalnie. Już można by było użyć szyny. Nie patrzcie na bocznik, bo bocznik to jest tutaj moje, tu widzi mi się. Można by było użyć szyny, bo mamy dwie baterie. Ale też można by było zrobić takie jedną śrubę i dwie baterie podpiąć pod tą jedną śrubę. Jak to, słuchajcie, woli. Także z regulatora schodzimy sobie do baterii. Jak będzie pojedyncza bateria 200Ah, to też będzie tylko jedna, prawda? I tak, minusem lecimy sobie tutaj. No i w moim przypadku, jeśli mamy dwie baterie, szyna bardzo fajnie mi się spisuje, bo mogę sobie każdą baterię osobno zabezpieczyć. Tutaj zabezpieczenia 25A, minimum przewody tutaj mamy 35 mm w kwadrat pomiędzy bezpiecznikiem, bo tutaj akurat nas interesuje już drugą stronę, czyli zeszliśmy z regulatora przez bezpiecznik do baterii. Może inaczej, nawet nie przez bezpiecznik, ale mi się wydaje, że lepiej się wpiąć przed przetwornicą, bo zawsze mamy zabezpieczenie i w tą stronę, i później w drugą stronę, i tu mamy zabezpieczenie. Także od przetwornicy jesteśmy zabezpieczeni i z tej strony, i z tej strony. Także nic się nie powinno żadnego stać. I tak, czyli doszliśmy z regulatora do baterii, tak? Teraz pasuje wyjść z baterii do przetwornicy. I przetwornicy wychodzimy oczywiście też minusem, dlatego pasuje tutaj spiąć 3, albo no mówię, tak jak BUSBAR dać i będzie bardzo fajnie to sobie tutaj latało. I tak, także minusik na szynę, na cokolwiek chcecie, wchodzimy do przetwornicy, przewody minimum 35 mm kwadrat, 50 nawet zalecane, i plusikiem w moim przypadku na 2 bezpieczniki, jak jest inna bateria na 1 bezpiecznik. Bezpiecznik nam sobie pasuje troszeczkę przewymiarować, jak jest tyle co jest na baterii. Są 100 amperogodzinne baterie, czyli 125 amper bezpieczniki i bardzo fajnie sobie z tym radzą. Nie grzeje się to wszystko, jak przetwornica pracuje, i dodatkowo też jak przetwornica pracuje, to cała energia z regulatora od razu jest wciągana do przetwornicy, nie musi się tutaj nigdzie, że tak powiem, plątać. Co bardzo fajnie widać tutaj na boczniku, wtedy bocznik ukazuje tylko, jaka resztka jest brana z baterii albo jaka resztka jest podawana do baterii, a tutaj mamy podgląd do regulatora. Bardzo fajny jest ten podgląd, bo tutaj nam pokazuje właśnie, co idzie z regulatora i jakie napięcie mamy na panelach. Ja się muszę właśnie do tego jakoś pod kątem ustawić, bo inaczej mi tu nie ostrzy po prostu tego wyświetlacza i nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Przepraszam, to wciąganie nosem, ale trudno. No i mamy tak, na panelach, bo już się ciemniej zrobiło, 54 V, także tutaj nam to siada. Albo jeszcze ktoś, nie, nikt nie jeździ, myślałem, że ktoś jeździ przed panelami. I z paneli nam idzie 3,18 A, napięcie na baterii mamy 3,13 i to jest moc teraz 39 W, także no już nie ma mocy, ale w takim układzie potrafi szarpnąć nawet 900 W, co mam akurat na osobnym filmie. O, troszeczkę słoneczko się pojawiło, od razu nam się to się podnosi. Wyjście LOAD, tutaj nam jeszcze tak fajnie pokazuje temperatura, jaka jest w Fahrenheicie. Robiło tego. A tu mamy historię i historia nam pokazuje takie rzeczy, że dzisiaj 3,5 kWh wyprodukowała ta instalacja. Także takie ciekawostki fajne. Przetwornica dodatkowo ma włącznik taki zewnętrzny, że można sobie przepiąć. Tutaj włącznik mamy bezpośrednio na tym, także wszystkie te tematy, co tutaj widzicie, będą oczywiście w opisie filmu. Właśnie to słoneczko trochę. W opisie filmu też. Joj, coś to dzisiaj z tą ozdrością jest strasznie i okropnie. Ja nie wiem, dlaczego to się tak dzieje. Kompletnie. No nic, przetarłem kamerę. Jest trochę lepiej teraz. Zapaćkane to wszystko, nie widać. Człowiek tam paluchy pcha cały czas. Także słuchajcie, układ taki jak tutaj nie polecam. Mówię z ręką na sercu, nie polecam. 60 A w 12 V. Zobaczymy, jak to będzie latało w 24 V. Na pewno będzie lepiej latało, no i będzie drugie tyle energii można wykorzystać, że całą tą instalację będziemy mogli już wykorzystać bez żadnego problemu. Zobaczymy. Przeskakujemy teraz na 24 V. W opisie filmu staram Wam się wrzucić wszystkie linki do tych produktów i też koszt całościowy budowy takiego właśnie zestawu. Przepraszam, dzisiaj 30 km na rowerze i chyba za dużo tego gorącego powietrza po prostu. Także no mówię, w opisie filmu wszystkie tematy będą, lajki, suby, kawy, jak to woli. I tyle, kończymy układ 12 V, układ, który mi się kompletnie nie podoba. Chciałem to zrobić, zrobiłem, wiem, że nie wrócę do tego układu. i nikomu nie polecam, jeśli nie musi zrobić takiego układu. Także z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Czekajcie, czy coś nie zapomniałem? Nie, chyba nic nie zapomniałem. Chyba wszystko jest z układu w miarę wytłumaczone. Zapraszam oczywiście do komentowania, zapraszam do komentarzy kolegów, zapytania. Teraz, znaczy w komentarzach tych filmów. Playlista jest oczywiście w opisie filmu. Te wszystkie filmy, co są z układów, wszystkich, jakie tu będą, są w jedną playlistę wsadzone, tak żeby sobie wszystko fajnie znaleźć. No i tyle, słuchajcie, także lecimy z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do 24 V. Nie wiem, czy jeszcze nie zrobię ogólnie podsumowania tych 12 V. Zobaczymy. Szczęścia, zdrowia.